mówiąc krótko i zwięźle, o książkach. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak. Witam Państwa bardzo serdecznie w BookTube. Dawno nie czytałem chyba powieści tak arcykatolickiej. Nie dlatego, by opowiadała o jakimś świętym, o wybitnym ojcu Kościoła albo o grzechu i nawróceniu fikcyjnej bądź autentycznej postaci. Chodzi bardziej o postrzeganie świata jako sakramentalnej rzeczywistości, która odsyła do rzeczywistości nadprzyrodzonej, czy też cały czas o niej opowiada. Bohater tej powieści to z jednej strony homo viator, nieustannie się gdzieś przemieszcza, nieustannie gdzieś wędruje, ale bardziej po rodzimym Podhalu. A więc ów bohater jest u siebie, ale też jest nieustannie w ruchu, wędrując i pielgrzymując, tak jak my pielgrzymujemy przez życie. Jednak z drugiej strony to nie tylko homo viator, ale także homo lector, nasz nienazwany z imienia bohater, bowiem nieustannie czyta. I to nie tyle książki, bo zabrane jako lektura Tom Bergsona gdzieś tam leży, zaniedbany, ale czyta przede wszystkim rzeczywistość i to tę stworzoną przez Boga, a zatem świat natury i tę stworzoną przez człowieka, bowiem poprzez różne zdarzenia i to te najzwyklejsze w świecie, poprzez różne elementy świata Bóg nieustannie do nas przemawia. Może to być płynąca rzeka, małe kotki, które lgną do kociej mamy, ptak kryjący się w jakiejś szczelinie, ciemna noc wokół chaty w lesie, jak i zwykła jazda pociągiem, czy powracający motyw piosenki rockowej lub ludowej gawędy. A do tego niejako integralną częścią tej wielkiej księgi świata, wplecione w ten wielki wolumin stworzenia, są przywoływane z dość dużą częstotliwością i wręcz zdumiewającą naturalnością cytaty z Pisma Świętego. Można by powiedzieć, że bohater nieustannie się karmi, nimi żyje, że Słowo Boże to zapisane w księgach Biblii, jakby w naturalny sposób pojawia się przy czytaniu tej wielkiej księgi świata. Ta wizja rzeczywistości, którą odnajdujemy w debiucie powieściowym Michała Gołębiowskiego pod tytułem Dalej tylko pola, który ukazał się nakładem wydawnictwa Dębogóra, to jakby wizja nie dzisiejsza. Tak mógłby pisać może człowiek w czasach średniowiecza, w czasach pięknie iluminowanych ksiąg i strzelistych katedr, gdyby znał współczesne techniki powieściowe. Tak mógłby pisać, tak może pisać człowiek, dla którego wiara nie jest martwa, dla którego Biblia nie jest martwą księgą, jakimś zabytkiem literackim, ale żywym Słowem Bożym, którym nieustannie się karmi, którego syci i które mówi mu o rzeczach najważniejszych. Ale oprócz Biblii, tej najważniejszej księgi ksiąg, także cały otaczający świat jest taką żywą księgą, która mówi zarówno o przemijaniu, ale też o trwałości, wieczności, nieprzemijalności, o nicości, ale też o pełni, która jest niewyczerpana w swym bogactwie. Dodajmy, że naturalne, nieostentacyjne czy formalne jest też tu chodzenie do kościoła, uczestnictwo we mszy świętej, odmawianie różańca. Dziwna to powieść, bo niby coś się w niej dzieje, ale tak jakby nie działo się nic. Z jednej strony jest motyw czy dramat umierającego i niepoznanego tak naprawdę ojca, z drugiej strony jednak jest zwykły, codzienny świat. Ten sam, który będzie tu trwał, kiedy nas już nie będzie i ten sam, który także wokół nas się zmienia i nie jest już taki sam, jaki zapamiętaliśmy z dzieciństwa. Utwór Gołębiowskiego najlepiej czyta się kontemplacyjnie, przy dobrej kawie, w ogrodzie, wśród kwiatów i nieustannej zmienności, ale też i stałości tej krzątaniny wszystkich drobnych i większych stworzeń bożych wokół nas w niezmiennym ruchu, zaaferowanych swoimi zupełnie nam nieznanymi sprawami. Choć mogę sobie wyobrazić, że może ktoś pochłonie tę książkę jednym ciągiem, to taka lektura kontemplacyjna, powolna, spokojna wydaje mi się najlepsza. Jednocześnie można się zastanawiać, czy to tak naprawdę powieść, czy może raczej esej udający powieść, w którym bohater nieustannie snuje myśli, czytając otaczający go świat, poddając go nieustannie analizie, interpretacji, wiedząc, że nie jest to tylko tu i teraz, ale coś więcej, choć to tu i teraz chciałoby się zatrzymać też na wieczność. Bo przecież to życie to także umieranie, a umieranie
to także narodziny do nowego życia. I może jeszcze jedna zastanawiająca rzecz, oprócz bohatera, a także zarówno narratora tej opowieści o zwykłej, niezwykłej codzienności, oprócz umierającego ojca, są tu dwie postaci kobiece. Matka i, jak się wydaje, żona, ale zwłaszcza ta ostatnia jakby jest, ale równocześnie jej nie ma. Nie ma ona imienia, znamy ją niejako naskórkowo i to w metaforycznym i dosłownym znaczeniu. Czy istnieje, czy jest tylko wytworem wyobraźni bohatera tej powieści, oprócz tego, że kreacją autora? Zachęcam, żeby przekonać się samemu. Może odkryją Państwo coś jeszcze i podzielą się własnymi uwagami. Moim zdaniem ta powieść to niezwykle udany debiut. W króciutkim przeglądzie nowości wydawniczych chciałbym zwrócić Państwa uwagę na 10, jak się zdaje, ostatni już tom dzieł zebranych Stanisława Rembeka pod redakcją profesora Macieja Urbanowskiego pod tytułem Ekspedycja Karna. Publikacja Państwowego Instytutu Wydawniczego zawiera utwory rozproszone i listy autora. Gratka dla miłośników twórczości Stanisława Rembeka i dla miłośników klasyki polskiej literatury. Dziękuję Państwu za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu BookTube. Panem Bogiem!